Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Witam Was już w 7 odcinku, w którym to odpakowujemy paczki od widzów. Oczywiście materiał do tego filmu był zbierany przez parę tygodni, dlatego przepraszam Was, że jakość audio bądź wideo nie zawsze zachwyca, jednakże warunki były iście spartańskie. Co myślę całkiem spoko, mam dla Was dzisiaj małą niespodziankę. Bardzo często to właśnie Wy przesyłacie mi jakieś paczki. Pomyślałem, że tym razem użyję karty z UNO odwrócenia i dzisiaj to ja również wyślę Wam jakąś paczkę. O tym, jak wygrać myszkę, dowiecie się po rozpakowaniu paczek. Zapraszam. Ok. I kolejna paka od Adriana, który ma bardzo trudny nick, ale ma też kanał na YouTubie, więc podsyłam Wam jego kanał na YouTubie w opisie tego filmu. Cyk. O, babuszka. To jest przynajmniej dobrze zabezpieczone. Bierzcie przykład z kolegi. W środku tam są jeszcze papiórki. Tu jeszcze mamy kopertkę. Ta-da! A tutaj mamy kartę graficzną. Jest to ATI Radeon X800. Jest to zasadniczo model X1550 z 256 MB VRAM-u. Swoją drogą to jest chyba aktualnie najmocniejsza karta AGP, którą posiadam, z takich ciekawostek. Oczywiście nie najmocniejsza, jaka była w ogóle, ale jest to najmocniejsza karta na AGP, którą posiadam. Wielkie dzięki! Okej. Ta paczuszka została nadesłana przez Omitro. Omitro możecie kojarzyć z mojego Discorda, jest tam administratorką. Jedna z dwóch dziewczyn na Discordzie, ale co tam. Co tu mamy? Tak więc tutaj mamy paczkę od Omitro i tutaj w zawartości mamy Windowsa XP z Service Packiem 2 oraz dwie kości RAMu po 2 GB DDR2. A pardon, tutaj jest 1 GB. W każdym razie DDR2. Dziękuję ślicznie. Taka duża paczka, że ledwo się mieści w kadrze. Tą wielką pakę nadesłał mi użytkownik Halo. Tak przynajmniej się wymawia jego nick, przynajmniej on tak twierdzi. Więc słuchajcie, zdejmę to i pomału będziemy to rozpakowywać. Ja zacznę od tego, że ta paczka... Ta paczka to jest troszeczkę wymiana, bo wymieniłem się za swojego R9290 za parę rzeczy. Zobaczymy wszystko. Tu pisze Ultra GT730 Seaser Edition. Cokolwiek to znaczy. W każdym razie tak. Mamy pierwszą rzecz. Bardzo, bardzo solidnie zapakowaną. Jest to karta graficzna Nvidia GT730. Z takim radiatorkiem. Całkiem spoko. To jest bardzo słaba karta graficzna, ale przyda się do różnych filmów pokroju komputer ze śmietnika. Więc to jest jedna rzecz. Okej, tu jest jakaś jedna ponadprogramowa. H110M sprawne. Okej. O! A co to za płytka? Naprawdę by była... Płyta? To? H110 MS2 na LGA 1151 z DDR4. Czyli tak, to jest całkiem nowa płyta. Znaczy się w miarę nowa płyta. Tak, to będzie to. No, to normalnie jest slot M2, no to jest dość nowe. Łopanie, to żeś poszalał. Nie wiem skąd żeś wytrzasnął taką płytę. I nie wiem, co ja w sumie z nią zrobię. Nie mam konceptu, ale... Hej, no to 1.1.5 zawsze spoko. To jest dość nowa płyta.
można się tym pobawić. Wielkie dzięki, no niesła niespodzianka, szczerze mówiąc. O matko, karton w kartonie. O, co my tu mamy? O. Palit GTX 580. Tym się proszę nie sugerować. Bo mamy tutaj... Tam, tararam. To jest, moi drodzy, karta graficzna GeForce GTX 960. To jest kolejna grafika, która przyda mi się do takich troszeczkę, nazwijmy to, mniej wydajnych buildów. Jest to Armor Edition, bodajże 2 giga chyba? Nie, to... To jest jakaś wersja podkręcona, może być nawet 4-gigowa. Więc generalnie ta 960 również przyda mi się do jakichś tam słabszych buildów. Troszeczkę cierpiałem na takie słabsze karty graficzne, bo miałem tylko albo takie mega mocne, albo takie mega słabe. Teraz mam takie pośrodku, powiedzmy. Tak, więc myślę, że jak za Radeona R9290 to jest bardzo spoko deal. Wielkie dzięki, halo, jeszcze raz. Tą płytą to naprawdę bardzo mnie zaskoczyłeś, nie mam jeszcze pomysłu, co z nią zrobię. Może postawimy jakiegoś Hackintosha? Czemu by nie? LGA 1151 idealnie się do tego nada, więc hej, czemu nie? Można coś pokombinować. Wielkie dzięki. Losowanko, zapraszam, dzyń, 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 dzyń. Otóż tak się składa, że będziecie mogli otrzymać ode mnie myszkę Sharkun Draconia 2. Jest to konkurs, który został zorganizowany dzięki uprzejmości firmy Sharkun. Aby wziąć udział w konkursie, no nie wymaga to czegoś niesamowitego. Wystarczy, że wejdziecie na mojego Discorda i klikniecie reakcję właśnie w tym miejscu, w sekcji konkursy. Konkurs najprawdopodobniej potrwa do 7 bądź 8 lipca, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to bardzo proszę o kliknięcie w tamtą reakcję, a bot po prostu wylosuje kogoś z Was. Wtedy będę się zgłaszał do Was przez wiadomość prywatną, abyście podali adres, żebym mógł wysłać Wam Waszą myszkę. Z tego miejsca chciałbym Was również bardzo pozdrowić, bo akurat w tym momencie, kiedy oglądacie, ja jestem na wakacjach, jestem w Holandii, dlatego pozdrawiam Was z kraju wiatraków i jeżdżących rowerów. A tymczasem mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. Bajos.